Jolanta Pawlak zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Europy na ergometrach wieślarskich. To kolejny sukces utalentowanej policzanki, która mimo niepełnosprawności regularnie udowadnia, że marzenia się spełniają. W Mistrzostwach Europy po raz pierwszy organizowanych w Polsce startowali zawodnicy z 13 państw europejskich. Łącznie blisko 800 osób startowali równocześnie na 24 ergometrach. Zawody zorganizowano w hali Azoty Arena Szczecin. W Mistrzostwach Europy niepełnosprawnych nasz kraj reprezentowali zawodnicy z kadry narodowej, zdobyli łącznie 10 medali. 4 złote, 4 srebrne i dwa brązowe. Wśród nich Jolanta Pawlak, która z wynikiem 4 minuty i 18 sekund zdobyła najwyższe trofeum. Podczas jednej imprezy sportowej rywalizowali zawodnicy pełnosprawni i niepełnosprawni. Równocześnie w hali odbywały się Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych. Wystartowało łącznie 45 zawodników. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Policach uplasował się na piątym miejscu w ogólnej klasyfikacji, zdobywając jeden srebrny i 2 dwa brązowe medale.